Pani Marszałek, Wysoka Izbo. To jest właśnie istota tego rozwiązania, że musi być dialog na poziomie firmy i nie ma wprowadzenia wydłużonego rozliczeniowego czasu pracy, okresu rozliczeniowego bez zgody pracowników, bez zgody związków zawodowych, bez zgody Rady Pracowniczej, bez zgody przedstawicieli pracowników. Przenosimy dialog i wzmacniamy dialog na poziomie firmy. To jest potrzebne. Szanowni Państwo, podczas funkcjonowania ustawy antykryzysowej mieliśmy przykłady, gdzie firmy, duże firmy, średnie firmy zastosowały to rozwiązanie. Zgodzili się pracownicy, zgodziły się związki zawodowe w poszczególnych firmach. Ale mieliśmy też przykłady firm, gdzie związki zawodowe nie wyraziły zgody i takie rozwiązania nie weszły w życie. Wzmocnienie dialogu na poziomie firmy, zakładu pracy jest potrzebne. Ta ustawa to umożliwia. Dziękuję bardzo.